Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej grze o budżet. Ja nazywam się Jakub Damurski, jestem koordynatorem projektu Gra o budżet. To jest dwuletni projekt finansowany z funduszy EOG, Norwegia, Liechtenstein, Islandia. Jesteśmy w tej chwili w szóstym miesiącu realizacji projektu i projekt ma za zadanie promocję zachowań partycypacyjnych, zachowań obywatelskich, promocję demokracji w Lublinie. Dobra, ja 50 jeszcze dorzucam. Czyli 200 brakuje. To zmieniamy projekt, ten co był wcześniej. Nie, dyskutujemy. Ja jestem za edukacją. Ja też. My jako miasto Lublin weszliśmy we współpracę z Stowarzyszeniem Centrum Rozwiązań Systemowych, gdyż propozycja, która się pojawiła, wykorzystania mechanizmu gry, która po prostu jest propozycją pewnej zabawy. I jak pamiętam spotkanie sprzed wakacji, no to mieliśmy wszyscy dużo radości z uczestnictwa. Jest jakimś nowym elementem w polskiej rozmowie o tym, w jaki sposób przyciągnąć mieszkańców do rozmawiania o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Zgadza się, że to jest gra, że to jest zabawa, ale to jest poważna gra jednak, więc mówimy o prawdziwych projektach budżetu obywatelskiego w Lublinie, to znaczy poprzez grę chcemy przekazać pewne treści dotyczące współpracy, dotyczące dialogu i promocji samego budżetu obywatelskiego. Moje głosowanie. Dziękuję. Witam Państwa, Tomasz Podkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Właściwie wszystko zostało powiedziane, więc tylko podkreślę kilka najważniejszych tez. Naprawdę istotne jest, że ten proces włącza mieszkańców w pomaga im budować wiedzę o uwarunkowaniach wydatkowania pieniędzy publicznych. Istotą dla nas tego projektu i w ogóle promocji budżetów partycypacyjnych jest właśnie to, żeby tworzyć możliwości edukowania, wzajemnej edukacji mieszkańców pomiędzy sobą, urzędników i mieszkańców w obie strony, tak abyśmy wszyscy razem więcej wiedzieli o uwarunkowaniach wydatkowania środków. Ja daję 150. Ja muszę powiedzieć, ile mam? 200. 150. Liczę. Centrum rozrywki rodzinnej. O, hamaki. Wiedziałem, że będą hamaki. Wiem, że będą chcieli wisieć. Kolejny projekt. To jest projekt numer 30, to jest schronisko. Jeszcze projekt, który dofinansujemy, to jest projekt numer 5. Wymiana nawierzchni ulicy Romanowskiego. Wykonanie drenażu i odwodnienia wszystkich uliczek zlokalizowanych przy ulicy Dzierżawnej. Numer 54, Park Rekreacyjny Rusałka w Lublinie. Brawo!